Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z omówienia artefaktów w Firosach 5. Kończymy powoli tą serię, dzisiaj omawiamy sobie już wszystkie pozostałe artefakty. I tak właściwie przebrnęliśmy przez wszystko. Jeszcze za tydzień tylko planuję zrobić ostatni odcinek, w którym przedstawię talenty rasowe. To znaczy, może nie tyle talenty rasowe, to takie zaklęcia, które jakby nie są dopasowane do żadnej szkoły magii. O, w ten sposób, jakieś tam na przykład, nie wiem, znamy nekromanty, znamy czarodzieja, mroczny rytuał i tak dalej, i tak dalej. Ale na razie przejdźmy sobie jeszcze do artefaktów. Dzisiaj będą różności oraz zestawy. Ale zanim zaczniemy, to oczywiście subskrypcja, łapka w górę i komentarz. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Także co, zaczynamy. Trochę tych artefaktów jest, ale wydaje mi się, że i tak pójdzie nieco szybciej, aniżeli z poprzednimi odcinkami miało miejsce. No, zacznijmy w każdym razie. Talia kart tarota. Najpierw weźmiemy sobie różności, tak? Czyli wszystkie artefakty, które są właśnie jakby na miejsce sakwy, tak? W to miejsce wkładamy te artefakty. Jest to tak. Talia kart tarota. Zwiększa szczęście i wiedzę bohatera o 1. No i to jest bardzo fajny artefakt. W sensie plus 1 do szczęścia, plus 1 do wiedzy. Bardzo przyjemnie. Jeżeli nam się uda gdzieś to zdobyć, jak najbardziej założenie tego artefaktu jest fajne. Ale to też takie od biedy ujdzie, prawda? No nie bijmy się o to nie wiadomo jak. Jest to taki zwykły artefakt, który fajnie mieć, zawsze coś tam da, ale nie jest to nic niesamowitego. Także od biedy ujdzie po prostu zwykły artefakt, nic szczególnego. Czterolistna kończyna podnosi szczęście o 1. No, chyba nie ciężko się domyślić, że jest to nieco słabszy niż talia kart tarota, ale plus 1 do szczęścia, niech będzie. Jakby to, wiecie, no to zawsze coś to daje, tak? Jeżeli nie mam absolutnie nic innego, no to za to załóżmy, no może akurat nam to szczęście siądzie i akurat zabijemy dwa razy więcej jednostek w jakimś tam kluczowym momencie, może akurat coś to zmieni. Oczywiście talia kart tarota jest lepsza, no bo daje jeszcze plus 1 do wiedzy, ale to też jest takie od biedy ujdzie, tak po prostu. Jeżeli macie jeden i drugi artefakt, wtedy talia kart tarota będzie dużo lepsza, wiadomo, ale to oba te artefakty to jest takie od biedy ujdzie po prostu. Jak nie macie nic lepszego, a właściwie to, no, takie są tu artefakty dość dziwne, to zawsze warto założyć jeden z tych dwóch artefaktów, tak? Sekstans morskich elfów. Pozwala bohaterowi poruszać się dużo szybciej na morzu i to dużo, dużo szybciej. Tak sekstans, tak jak nawigacja, tak jak ten budynek, tak i ta latarnia, która też zwiększa szybkość poruszania się po morzu, one dość sporo nam zwiększają tą jakby zasięg ruchu naszego bohatera na morzu, więc jak najbardziej fajnie to założyć. No oczywiście artefakt turbo sytuacyjny, to nie ma się w ogóle co tutaj kłócić, no bo jeżeli jest jakaś taka sytuacja, że musimy gdzieś przepłynąć, jest jakaś mapa, na której musimy dużo pływać, gdzie jest dużo wody, jakiś duży ocean na przykład na środku, czy coś takiego, no to wtedy to będzie super artefakt, prawda? No bo zwiększa nasz zasięg poruszania się po morzu o jakieś chyba 50%, tak mniej więcej bym powiedział. Nie znalazłem nigdzie informacji, o ile dokładnie, ale przypuszczam, że dość sporo. Więc co, po prostu wyruszamy na morze, zakładamy to. Wracamy na ląd, zdejmujemy i zakładamy cokolwiek innego, co nam się bardziej przyda. Proste? No proste, no tutaj nie ma co się w ogóle używać nad tym, tak? Artefakt bardzo sytuacyjny, wiadomo kiedy go używać, po prostu kiedy pływamy na morzu i tyle. Nie ma co się więcej nad tym rozwodzić. Runy ognia. Zwiększa siłę czarów bohatera o 1 i daje czar runy magicznej kontroli. Tak, zwiększa siłę czarów bohatera, no to oczywiście damy to każdemu. Znaczy każdemu bohaterowi to zwiększy. Natomiast runy magicznej kontroli oczywiście otrzymają tylko i wyłącznie bohaterowie krasnoludów, tak? Tylko i wyłącznie kapłani runów. Więc, no, jeżeli nie gramy krasnoludami, no to od biedy ujdzie, wiadomo, no zawsze plus 1 do siły czarów, ale właściwie wszystko inne będzie lepsze, dosłownie. Cokolwiek, każdy inny artefakt będzie lepszy, tak właściwie w tej sytuacji. Natomiast jeżeli gramy krasnoludami, no to zależy troszkę też od tego, jaką runę nam da, ponieważ ta runa jest tutaj losowa. Ona jest chyba tylko pierwszego kręgu, tak mi się wydaje, że chyba tylko runy pierwszego kręgu mogą się tutaj trafić. Więc nie jest to jakieś super dużo, ale zawsze coś, prawda? No może akurat nam tej runy brakuje, załóżmy, bo na przykład nie było jej w naszym zamku, albo coś takiego, więc akurat może się to przydać. No taki artefakt po prostu od biedy ujdzie, no zależy trochę od sytuacji i wiadomo, u krasnoludów będzie to troszkę lepiej to wychodziło, jeżeli nie macie tej runy, no to w ogóle fajnie, ale to no, nie jest jakiś kosiarz, prawda, i tak po prostu, jak jest, to jest, jak nie ma, to nie ma i trudno, i nie ma co nad tym płakać. Złota podkowa, podnosi szczęście o 2, no okej, okay, no to jest po prostu podwójna czterolistna kończynka, tak, zwiększa nam szczęście o 2, da te 20% więcej szans na to, że jednostka zada właściwie podwójne obrażenia, więc... Czy to jest fajne? No wiadomo, no, że będzie to lepsze niż czterolistna kończynka. Prawdopodobnie będzie to lepsze niż talia kart tarota, chociaż wątpię. No taki artefakt po prostu od biedy ujdzie. No też znowu, tak? No jeżeli nie macie naprawdę nic lepszego, no to sobie to załóżcie, tak? Ale nie jest to jakieś niesamowite. Też nie polecam się o to jakoś niesamowicie bitno, bo to plus 2 to szczęście. Znaczy to jest sporo, wiadomo, nie? No bo to mogłoby się wydawać, że kurczę, to jest tak jakbyśmy dostali dwa poziomy na naszym bohaterze i dostali szczęście i zaawansowane szczęście. Tudzież lepsze szczęście, obojętnie. Więc całkiem sporo, ale wiecie, no jakby dużo artefaktów tutaj będzie lepszych, tak? Sextans będzie lepszy, jeżeli wypływamy na morze.
Ja bym nawet tą talię kart Tarota zabrał, aniżeli złotą podkowę. Jeżeli mam wybór pomiędzy tymi dwoma artefaktami, to wbrew pozorom chyba wolałbym jednak mimo wszystko talię kart Tarota, chyba że gram bohaterem, który na przykład nie potrzebuje many, albo ma tej many za dużo, tak na przykład Akademią, tak? Może na Akademii złota podkowa byłaby lepsza, kto wie. Prawdopodobnie. Więc jakby no ciężko tutaj powiedzieć. Szczęście plus 2, super, ale żeby się o to zabijać jakoś niesamowicie, no chyba nie. Róg obfitości zapewnia codziennie losowe zasoby. No i można by było powiedzieć, że no, to tak działa, po prostu losowe zasoby codziennie dostajecie, ale nie do końca, ponieważ ta losowość jest jakoś jest kontrolowana w pewien sposób. Otóż, uwaga, wygląda to w ten sposób, że w poniedziałki, po prostu, czyli jakby pierwszego dnia tygodnia, tak, jeżeli kończy się pierwszy dzień tygodnia, albo zaczyna, no nieważne, w każdym razie, pierwszego dnia tygodnia, czyli w poniedziałki, dostajecie od 2 do 4 drewna. Tak? 2, 3 lub 4 sztuki drewna. We wtorki dostajecie od 2 do 4 kamienia. W środy od 1 do 2 siarki. W czwartki od 1 do 2 klejnotów. W piątki od 1 do 2 rtęci. I w soboty od 1 do 2 kryształów. W ten sposób się to kreuje, tak? Czyli codziennie dostajecie jakieś tam losowe zasoby. A na koniec, moi drodzy, w niedzielę, w każdą niedzielę, czyli w każdy, jeżeli jest ostatni dzień tygodnia w Heroesach, to dostajecie od 500 do 750 sztuk złota. Tak? Od 500 do 750 sztuk złota. Czy to dużo i czy to jest fajny artefakt? Wiecie, no to jest taki bardzo fajny artefakt, żeby go dać po prostu jakiemuś innemu bohaterowi, tak? Wiadomo, no to standard. Bo to będzie działało na każdym bohaterze, nie tylko na waszym głównym. I wtedy możecie sobie te surowce farmić. I wiadomo, fajnie. I teraz, czy jest to lepsze na przykład niż ta sakiewka, która daje codziennie 250 golda? No wydaje mi się, że to jest lepsze. Bo jednak surowce są warte więcej i tak dalej, możemy więcej za pomocą nich zbudować i tak dalej, a jednak tutaj, no niby daje to od 500 do 750, ale tylko w ostatni dzień tygodnia. Natomiast czy jest to lepsze od tego worka, który dawał 1000 golda? No wydaje mi się, że nie. Ja bym wolał jednak ten worek z goldem, który daje aż 1000 codziennie, aniżeli te surowce. No to jest wiadomo, tak jakby, no, tak bywa. Weźmy też pod uwagę, że możemy oba te artefakty trzymać, tak? To nie o to chodzi, że zamieniamy coś, bo możemy trzymać zarówno ten róg obfitości, jak i torbę, która daje nam też plus 1000 do złota, bo to jest zupełnie inny slot w ogóle, tak? Więc fajnie, jakby ten róg obfitości, jak najbardziej, no już rzadko to się trafia, żeby gdzieś na mapie to trafić, ale jak już się zdarzy, no to jest okej. Okay. Dalej, czaszka Markala zwiększa wiedzę i siłę czaru bohatera o 5, lecz zmniejsza morale o 2. No i to jest konkret, moi drodzy. Była taka sytuacja w poprzednim odcinku, gdzie zjechałem piersi inwalidy, tak zwane, który nam zmniejszał szybkość ruchu o 1. No i tu można powiedzieć, że jest bardzo podobna sytuacja, tak? Zwiększamy dwa atrybuty naszego bohatera. Wtedy zwiększaliśmy o 2, tutaj zwiększamy aż o 5 i jest to siła czaru i wiedza. I wtedy zmniejszaliśmy szybkość naszych jednostek o 1, a tutaj zmniejszamy morale naszego bohatera o 2. Czyli wszystkich naszych jednostek o 2. No i z jednej strony można powiedzieć, że to jest słabe, no bo minus 2 do morale to jest dość dużo. Nie oszukujmy się. Natomiast, jeżeli gramy nieumarłymi, no to te morale nie działają oczywiście, tak? Więc dla nieumarłych to jest idealny artefakt. Idealny. Nie będzie lepszego, jeżeli gracie nieumarłymi, to na ten slot, na slot właśnie tej sakiewki, nie będzie lepszego artefaktu niż ten. Plus 5 do wiedzy, plus 5 do siły czarów, no to są idealne statystyki dla magów, prawda? Dla nekromatów. To się turbo przyda. A zmniejszenie morali o 2? Nic dla mnie zmienia. Więc to jest najlepszy absolutnie artefakt dla nekromantów. Natomiast czy jest to najlepszy artefakt tak po prostu, no też to będzie troszkę zależało, no bo jeżeli gracie jakimś magiem faktycznie, gdzie potrzebujecie tej siły czarów i many, tak, na przykład czy czarnoksiężnikami, lochem gracie, no to wtedy ja bym się nawet pokusił o to, żeby jednak to założyć i zmniejszyć sobie te morale o 2. Wiadomo, no minus 2 do morale zaboli, ale z drugiej strony weźmy pod uwagę, że na przykład w takim lochu mamy Minotaura dowódcę, który ma aurę odwagi. To oznacza, że wszystkie jednostki, które są wokół niego, nie mogą mieć mniej niż jeden morali. To oznacza, że możemy właśnie, jeżeli odpowiednio ustawimy nasze jednostki na polu bitwy i założymy tą czaszkę Markala, to jakby znowu dostaniemy te plus 5 do wiedzy i sił czarów, ale nie odczujemy tak naprawdę tego negatywnego skutku minus 2 do morali. Więc właśnie wydaje mi się, że na nekropolii to jest super, absolutnie the best of i w ogóle super artefakt. Do lochów, jeżeli odpowiednio to rozegramy i odpowiednio to zrobimy, też będzie fajnie. Jak najbardziej. Do pozostałych frakcji na takiej przystani na przykład bym tego nie grał. Dlaczego? Bo przystanie jednak bardziej moim zdaniem polega na jednostkach, niżeli na szarach z reguły. Chyba, że gramy inaczej. No worków to już w ogóle jest, prawda? To absolutnie nawet tego nie zakładajcie nigdy na orkach, bo to się w ogóle nie przyda. Więc po prostu zależy to od frakcji, zależy od tego, jak gracie, no i też od wielu różnych rzeczy, tak? Więc jest to artefakt sytuacyjny, ale jednocześnie silny. No nie? Pamiętajmy o tym, że to jest naprawdę bardzo dużo, ale to zależy od sytuacji, tak? No bo właśnie, u orków nam nie da totalnie nic, jakby u orków lepiej będzie założyć czterolistną kończynkę, aniżeli ten czaszkę Markala. No ale, a z drugiej strony u nekromantów, no, za czaszkę Markala to można normalnie 3 przyrosty oddać jednostek z zamku, żeby tą czaszkę dostać i będzie super. Więc artefakt sytuacyjny,
Jak najbardziej. Czy ja powiedziałem tutaj do innych to o biedyudzie, a ten ruch obfitości? Chyba nie powiedziałem, jaki tu. No to. No też chyba sytuacyjne, no bo ja wiem, no po prostu bierzecie to innego, na innego bohatera, to zakładacie po prostu tak. I tyle, no. No nie wiem, jak go określić, no taka kategoria po prostu. I na koniec kajdany ostatniego żywego uniemożliwiają tobie oraz wrogowi ucieczkę z pola bitwy. Po prostu. W Chaosach Trzecich również był taki artefakt, dokładnie taki sam. I czy był on dobry? No ja go bardzo lubiłem. I bardzo go lubię do dzisiaj. I tak właściwie w Chaosach Piątych też lubię ten artefakt. Bo uciekający wrodzy bohaterowie to jest jedna z najbardziej irytujących rzeczy czasami. Gdzie wróg może ci po prostu uciec i tyle. I uchować swojego bohatera na jakimś tam 30 poziomie, który jest w ogóle totalnym wymetaczem. A dzięki temu, że mamy takie dane ostatniego żywego, możemy tego bohatera zabić i już więcej nam on nie wróci w tej grze. Więc jest to całkiem fajne. No ale taki artefakt, no... No też sytuacyjny, no to zależy, no jakby... No... Nie wiem, no to musicie wziąć pod uwagę, tak? Czy gracie przeciwko jakiemuś człowiekowi, czy swojemu znajomemu, czy gracie na boty, czy męczycie się z botami, bo mają jakichś silnych bohaterów. Często jest tak na przykład, że boty mają jakieś tam bohaterów, nie ma, na 5., 7. Poziomie i są jakimiś po prostu wywłokami totalnymi. No to jest bez sensu, prawda? No niech se uciekają, no jak wróci kolejny raz, nic się nie stanie. Więc... Więc no to totalnie zależy. Ja ten artefakt lubię wbrew pozorom. Jakby darzę go dużą sympatią i lubię coś takiego, bo to jest takie troszkę dopieczenie przeciwnikowi, no bo nie może uciec. Po prostu, tak? W sensie nie ma takiej możliwości. Jakby, jak już złapiemy jakiegoś wrogiego bohatera, no to go zabijamy i tyle. Takim katem jesteśmy po prostu, chodzącym, który uniemożliwia ucieczkę. Ale pamiętajmy też o tym, że uniemożliwia on ucieczkę nam, więc my też nie możemy uciec. Jeżeli okaże się, że jednak przegrywamy jakąś walkę, no to pojawia się problem, bo wtedy tracimy naszego bohatera tak naprawdę. Więc to zależy. No, czyli artefakt sytuacyjny, a the best of, najlepszym artefaktem tutaj w tej kategorii, moim zdaniem, jest czaszka Markala. Mimo, że jest to artefakt sytuacyjny, bo nie na każdej frakcji się sprawdzi, to i tak na tle wszystkich innych artefaktów wychodzi najlepiej i jest to najlepszy artefakt, moim zdaniem, z tej puli. No więc dobrze, w takim razie, skoro mamy już te różności omówione, tak naprawdę omówiliśmy już wszystkie artefakty, które są w Chaosach. Takie najważniejsze, bo tam były jakieś takie dziwne, na przykład jakiś tam był pierścionek klanu Piętna Cienia, który jest takim, jakimś tam artefaktem kampanijnym. Freyda, która też jest jako artefakt, ale tego nie będę pokazywał, bo to bez sensu, to jest dziwne, dziwna sytuacja. Ale przejdźmy sobie do zestawów. I teraz właśnie jest taka sytuacja, że wziąłem sobie bohatera każdej frakcji, ponieważ każda frakcja ma swój jeden zestaw. Chodzi o to, że jak mamy jakiś zestaw artefaktów, na przykład ten tutaj, który widzicie, czyli Lwi Duch, no to jego oczywiście możecie złożyć na każdym bohaterze. I wtedy, kiedy macie wszystkie trzy elementy tego zestawu na jakimś tam bohaterze, to dostajecie jakieś konkretne premie, bo tak działają zestawy. Natomiast chodzi o to, że konkretny zestaw przedmiotów, jeżeli jest na bohaterze konkretnej frakcji, to daje jeszcze jakiś dodatkowy bonus. Tak? Czyli teraz na przykład mam tego Lwiego Ducha na bohaterze przystani i daje nam dodatkowe premie. Natomiast gdybym ten zestaw artefaktów dał na przykład bohaterowi od Inferno, to ta premia dodatkowa już by nie działała. Tak? Po prostu. Czyli, mówiąc jakby tak w skrócie, powiedzmy. Nie każdy. Większość zestawów w Chaosach Piątych ma swoje premie wynikające za zebranie konkretnej ilości elementów tego zestawu, ale ma też premię dla konkretnej frakcji. Za chwilę to zobaczycie. Zresztą pewnie większość z was wie, o co mi chodzi, a teraz tutaj tylko kombinuję. A więc tak, jeżeli zbierzemy sobie naszyjnik lwa, co ja mogę trochę tych artefaktów zdjąć. Jeżeli zbierzemy sobie naszyjnik lwa, lwią koronę, i pelerynę Lwiej Grzywy, no to tworzy nam to zestaw Lwiego Ducha. I teraz tak, uwaga. Jeżeli mamy dwa elementy tego zestawu, no bo jeżeli mamy jeden element zestawu, no to nic nam to nie daje nigdy, musimy mieć co najmniej dwa, to w tym przypadku, jeżeli zbierzemy dwa, to wtedy ataki rycerzy, włącznie z kontratakami, zmniejszają morale przeciwnika o dwa. Ale jest to ta premia, która działa tylko dla rycerzy. Tak? Czyli tylko dla bohaterów przystani. Jeżeli zbierzemy sobie dwa elementy tego zestawu na bohaterze, który jest na przykład z Nekropolis, to nic nam on więcej nie da. Tak? Czyli jakby będziemy mieć tylko te elementy, które dają nam same te artefakty, tak na przykład plus jeden do morale i plus dwa do morale i plus dwa do szczęścia. Tak? W ten sposób. Ale jeżeli mamy to właśnie te dwa elementy zestawu na bohaterze przystani, to mamy ten właśnie efekt, że ataki i rycerzy zmniejszają morale przeciwnika o dwa. Natomiast jeżeli założymy sobie trzeci artefakt, to wtedy mamy ten sam efekt dla przystani, ale dla każdej frakcji mamy też efekt, że za każdym razem, gdy którą z jednostek w armii bohatera wchodzi efekt morale, bohater przesuwa się o 10% do przodu na pasku inicjatywy. Jeśli jest to negatywne morale, bohater zostaje przesunięty do tyłu. Czyli jest to dokładnie empatia, tak? Czyli gdyby nasz bohater miał zdolność empatia. I z tego, co mi się wydaje, to się kumuluje. Mam nadzieję, że to się kumuluje. Więc po prostu nasz bohater ma szybciej swoją turę, jeżeli mamy morale. Po prostu. No jakby nie ma tu nic ciekawszego. I teraz, czy jest to sensowne?
No jest to bardzo fajny zestaw. Jakby umówmy się, każdy zestaw właściwie Heroesa piątych jest całkiem sensowny, więc tutaj też co do zestawu, ja ich nie będę oceniał. Ja nie będę mówił, czy ten zestaw jest mocny, czy nie mocny, czy coś tam, bo umówmy się, każdy jest w miarę mocny. Tak? Jeden będzie mniej mocny, drugi bardziej, ale to nie ma to znaczenia. Tak jakby nie porównuję tutaj absolutnie, nie będzie żadnego rankingu zestawów, bo to nie ma sensu. Możemy sobie włączyć, nie wiem, najmocniejszy czy najsłabszy, ale poza tym to bez sensu. Więc jakby no to jakby fajnie, tak? No nie wiem, czy kiedykolwiek skorzystałem jakoś mocno z tego zestawu. Też jakby te ataki rycerzy zmniejszają morale przeciwnika o 2, to nie jest jakoś super dużo, a też raczej nie zawsze chcemy atakować, a może rzucać jakieś czary magii światła na przykład, jakieś masówki, jakieś wskrzeszenia, różne rzeczy. Więc no taki artefakt, znaczy taki zestaw, no taki bez szału bym powiedział, tak? No tutaj zastanowiłbym się nad tym, czy na pewno go składać. Ale jeżeli mam taką możliwość, tak najbardziej, mówmy się, składanie zestawów zawsze jest satysfakcjonujące. Dalej, mamy Inferno. Tutaj mamy tylko jakby zestaw, który składa się tylko z dwóch przedmiotów, z dwóch elementów. Jest to pierścień złamanej woli, który obniża morale istot przeciwnika o 2, oraz hełm chaosu, który zwiększa naszą wiedzę o 3, ale zmniejsza obronę o 1. I teraz, jeżeli założymy te dwa artefakty, będąc jakimkolwiek bohaterem, tylko nie Inferno, inaczej, jak złożymy ten zestaw, to dostajemy plus 5 do ataku, tak? Czyli oprócz tego, że dostajemy tam te plus 3 do wiedzy i minus 1 do obrony, to jeszcze plus 5 do ataku, tak? Natomiast jeżeli gramy Inferno, to ulepsza zdolność wieżeje Lorda Demonów, pozwalając bohaterowi przyzwać 25% więcej istot niż w normalnych warunkach. Czyli jak bramujemy nasze jednostki, to przyzywa się 25% więcej jednostek. I to jest dużo. To jest naprawdę dużo. W sensie, jak omawiałem bohaterów Inferno, to tam na jednym z bohaterów, który był portierem, wziąłem też ten zestaw. Ponieważ tam pokazywałem, jak dużo możecie sobie przyzwać jednostek, jeżeli właśnie się bramujecie za pomocą Inferno. Jeszcze to było z ultem, więc te jednostki się natychmiast przywoływały. No była masakra, tak? Ale 25%, uwierzcie mi, że to jest naprawdę bardzo dużo. Jak sobie spojrzymy w jakieś tam umiejętności Inferno, to gdzie tutaj były takie umiejętności, które zwiększały nam ilość tych jednostek? Odźwierny? Liczba zyskanych rekrutów jest o 20% większa niż normalnie. No właśnie, zobaczcie. Mamy umiejętność, która zwiększa o 20%, a ten zestaw artefaktów zwiększa o 25%, tak? Tutaj możemy sobie podwoić ilość, ale to zależy od szczęścia. Coś tu jeszcze było? No chyba nie, właśnie coś takiego, co zwiększało jeszcze ilość tych jednostek. Portier, tak? Czyli umiejętność tam tego bohatera zwiększała chyba o 1% za każdy poziom, z tego co pamiętam, czyli na 25 poziomie właśnie o 25% by tam zwiększyło ilość przyzywanych jednostek. A tutaj po prostu za sam fakt założenia tych dwóch artefaktów dostajemy 25% więcej. Więc generalnie na Inferno to będzie bardzo fajne. Jakby ilość tych, bardzo zwiększymy ilość jednostek przyzywanych, natomiast na innej frakcji, no to nie będzie miał szału. No plus 5 do ataku tylko dlatego, że zebraliśmy te dwa artefakty. Tutaj też fajne jest to, że te oba te artefakty są w miarę fajne, tak? One nie są jakieś mocno słabe. One są w miarę fajne, te artefakty. No ale plus 5 do ataku za złożenie zestawu, to nie jest takie, to jest raczej bez szału, tak? Ale mówię, no ten efekt, że przywołujemy 25% więcej jednostek jest naprawdę bardzo fajny. Lecimy dalej. Objęcia śmierci, czyli zestaw dla nekromantów. Oczywiście będziemy mieć też premię, jeżeli zbierzemy tylko dwa, jeżeli zbierzemy to na innej frakcji, tak? I teraz tak. Uwaga, uwaga, po kolei. Jeżeli mamy dwa elementy tego zestawu, to jeżeli nie gramy nekromantami, prędkość istot przeciwnika ulega zmniejszeniu o 1. Tak? Czyli zbieramy dwa elementy tego zestawu, nie grając nekropolią, i wrogie jednostki mają minus 1 do speeda. Tak? Czyli ten pierścień inwalidy, jakby mieli założony. Natomiast jeżeli gramy nekromantami, to oprócz tego jeszcze Scrooge Banshee zmniejsza morale i szczęście wroga o 2, a inicjatywę o 20%. Ponadto korzystanie z tej zdolności przesuwa nekromantę wsteczne pasko inicjatywy tylko o połowę wartości. Czyli Scrooge Banshee staje się dwa razy mocniejszy, bo normalnie zmniejsza morale i szczęście o 1, a inicjatywę o 10%. Więc jakby Scrooge Banshee jest dwukrotnie mocniejszy, a skorzystanie ze Scrooge Banshee sprawi, że nasza tura będzie o 50% szybciej niż normalnie, więc dość fajnie to działa, tak? Trochę jak chyba łaska. No, tam nieważne. Różne takie umiejętności. Bardzo dużo umiejętności ma właśnie ten efekt, że o 50% się wolniej. Znaczy, nasza natura jest o 50% szybciej w ten sposób. Więc to już fajnie wygląda, prawda? I teraz, co się stanie, jeżeli dołożymy jeszcze trzeci artefakt? Jeżeli dołożymy trzeci, nic się nie stanie. Tak? Oprócz tego, że mamy kolejny artefakt założony. Ale, jeżeli założymy wszystkie cztery elementy tego zestawu, to oprócz tego, co już było, tak? Czyli jakby te elementy, które powiedziałem wcześniej, nadal obowiązują, ale dodatkowo, uwaga, jeżeli nie gramy nekromantami, to kiedy wroga jednostka będzie miała negatywne morale, czyli tak jakby jeżeli przejdzie test morale negatywnie i jakby straci swoją turę, to otrzyma też minus 20% do ataku i obrony do początku następnej tury. Tak? Czyli wroga jednostka ma negatywne morale i dopóki się nie ruszy, będzie mieć zmniejszone atak i obronę o 20%. Więc całkiem fajny efekt.
I uwaga, jeżeli gramy tymi nekromantami, to oprócz tych dwóch rzeczy, które wymieniłem przy dwóch elementach i oprócz tego, co wymieniłem przed chwilą, czyli te minus 20% do ataku i obrony, to jeszcze koszt wskrzeszania jednostek jest o 25% mniejszy w mrocznej energii. Przecież tu jest inaczej napisane. Właśnie chodzi o to, że z tego, co było napisane w manualu, to wygląda to w ten sposób, że koszt wskrzeszenia tych jednostek jest o 25% mniejszy w mrocznej energii, tak? Czyli w tej fioletowej tutaj tej wartości. 201 to aktualnie jest. Czyli jednostki, które wskrzeszamy taniej. Jakby możemy ich de facto wskrzesić więcej, tak? Bo one kosztują mniej. Plus, ponoć, to się kumuluje z amuletem nekromancji. Amulet nekromancji sprawia, że to wskrzeszenie jednostek jest o 10% tańsze. Więc w połączeniu z tym powinno być o 35%. I teraz właśnie kwestia jest taka, że w grze jest coś chyba źle przetłumaczone. Mam takie nadzieje. W sensie wydaje mi się, że w manualu jest dobrze, tak? Bo tutaj zobaczcie, amulet nekromancji mówi, że wzrost talentów nekromancji o 10%, ale tak de facto on zmniejsza koszt wskrzeszania jednostek o 10%. I tak samo jest tutaj w przypadku tego tłumaczenia przy pełnym zestawie. A to plus 100 punktów energii mroku tygodniowo, no tego tam nie było napisane, więc wątpię, żeby to faktycznie było. Tym bardziej, że jak mam to tutaj zapisane, no to nie bierze tego pod uwagę. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu źle przetłumaczone. Nie wiem, kto to skąd wziął, ale w manualu jest zupełnie co innego. Ale i tak, cały ten zestaw naprawdę jest dość solidny. Oczywiście tylko na nekromantach, na innej frakcji to raczej nie ma z reguły sensu, ale dla nekromantów jest to super zestaw. Super artefakty, super zestaw i jakby bardzo fajnie się wtedy gra. Mamy możliwość grania tym zestawem w ostatniej misji kampanii Arantira w Dzikich Hordach. No i tam jest masakra. To trzeba przyznać, że tam się dzieje. Dobra, dalej. Czarnoksiężnik, czyli siła run. Dwa elementy. Mamy runiczną uprzeż wojenną oraz runiczny topór wojenny. Topór zwiększa naszą siłę czarów oraz atak, natomiast uprząż zwiększa obronę i wiedzę. Czyli de facto, jak założymy oba te artefakty, to mamy plus 2 do wszystkich atrybutów, tak? I jeżeli założymy te dwa artefakty, to mamy wtedy bonus, że daje plus 1 do parametrów bohatera. Czyli, uwaga, jeżeli założymy oba te artefakty, no to one same w sobie dają nam plus 2 do każdego atrybutu, ale jeszcze dostajemy plus 1 do każdego atrybutu. Czyli łącznie, jak założymy te dwa artefakty, mamy plus 3 do wszystkich atrybutów. I to bardzo fajnie wygląda. No bo były takie te sandały błogosławionych, które dawały plus 1 do wszystkich atrybutów, a tutaj mamy plus 3, pod warunkiem tylko, że założymy te dwa artefakty, które wcale nie są takie trudne do znalezienia. One są raczej dość powszechne. Ale jeżeli gramy jeszcze dodatkowo lochem, to mamy efekt, że podwaja efekt zdolności i widzenie żywiołów czarnoksiężnika. Czyli kiedy zadajemy wrogiej jednostce obrażenia od przeciwnego jej żywiołu, no nieważne, polska język, trudna język, no ale rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Wroga jednostka ma na przykład żywioł ziemi, a my walimy jakimś, nie wiem, błyskawicą, czy po prostu czymkolwiek od powietrza. No i wtedy zadajemy podwójne obrażenia tam za pomocą tego tam, tej widzenia żywiołów. No tu się trzeba było zgłębić to, jak działa dokładnie widzenie żywiołów, ale gdzieś tam to chyba kiedyś tłumaczyłem i zakładam, że jednak z reguły wiecie, o co mi chodzi, tak? Po prostu jakby wykorzystywanie tych żywiołów jest dwa razy bardziej skuteczne. Tak? No tak. Więc czy ten zestaw jest fajny? Powiem wam, że tak. I to nawet na każdej frakcji, bo sam jakby założenie dwóch artefaktów to nie jest żaden problem. A fakt tego, że one nam dają plus 3 do wszystkich atrybutów, to jest naprawdę dość sporo. Więc ja to polecam. Wiadomo, jak będzie coś lepszego, no to coś lepszego załóżcie. Ale ogólnie to będzie fajne praktycznie zawsze na każdej frakcji, tak? Więc generalnie polecam nie tylko na lochu. Dalej mamy łowców i ich zestaw sen łucznika. Tu mamy łuk z rogu jednorożca, którego troszeczkę zhejtowałem. Nie wiem, czy słusznie. I drzewny kołczan, który był całkiem fajny. I teraz uwaga. Co nam ten zestaw daje, jeżeli nie gramy Sylwanem? Jeżeli gramy czymkolwiek? Znaczy, nieważne czym gramy, tak? To wtedy wszyscy strzelcy przesuwają się w tył na pasku inicjatywy 30% wolniej niż zwykle w czasie strzelania. I to jest super efekt, moi drodzy. Strzelcy, którymi chcemy jednak dużo atakować i chcemy, żeby ich tura była jak najczęściej, mają swoją turę o 30% częściej. No bo musimy po prostu strzelać, tak? Czyli jakby, jeżeli strzelą, no to następna tura jest szybciej. A kiedy strzelamy łucznikami? Zawsze, kiedy się tylko da. Więc jakby bardzo fajny efekt. Plus, jeżeli gramy łowcami właśnie, czyli jeżeli gramy Sylwanem, to wszyscy łowcy przesuwają się w tył na pasku inicjatywy o 30% wolniej niż zwykle w czasie strzelania. Czyli nasz bohater wtedy też, jeżeli strzela, no to przesuwa się wolniej. I generalnie można by powiedzieć, że to jest dość słabe, no bo jednak rzucamy zaklęcia, wolimy zaklęcie itd., itd. Ale mamy tutaj, moi drodzy, jakieś tam bezbłędne strzały, mamy impregnowaną strzałę, deszcz strzał i to się wszystko liczy. I jakby wiecie, możemy nawet, jeżeli chcemy rzucić zaklęcie, no to lepiej będzie zaimpregnować to zaklęcie na nasz strzał. Tak, czyli jakby rzucić impregnowaną strzałę, zaimpregnować ją na przykład, nie wiem, implozją, no i wtedy atakujemy naszym bohaterem, gdzie zadziała ta implozja, nasz bohater zada też obrażenia zwykłym atakiem i ten efekt zadziała.
No bo on zaatakował, tak? Zaatakowaliśmy naszym bohaterem. Co z tego, że zaatakowaliśmy, a potem jeszcze implozja walnęła? No tak, ale zaatakowaliśmy. Więc ten efekt też zadziała. Dlatego to jest bardzo fajny na łowców. Wydaje mi się bardzo fajny też zestaw na... dla Sylwanu. Także bardzo polecam. Jak najbardziej. Jakby zebranie tych dwóch artefaktów jest bardzo fajne. Tym bardziej z tymi łucznikami, tym bardziej na łowców. Jeżeli gramy Sylwanem, bardzo fajnie. Bardzo fajny zestaw. Lecimy dalej. Czarodzieje Akademia. Mamy zestaw Sary i Susa. I teraz tak, zdejmę parę tych artefaktików. Mamy tylko dwa, okej. I teraz, co się tutaj dzieje? Jeżeli... No bo to jest właśnie troszkę zagmatwana sytuacja tutaj jest, także teraz się skupcie, a ja postaram się też skupić, żeby dobrze to wytłumaczyć. Otóż... Jeżeli chodzi o granie dowolną frakcją, czyli zakładamy, że na przykład, nie wiem, gramy... Przystanią, załóżmy. No to jeżeli założymy dwa elementy tego zestawu, wystarczą dwa, to wtedy mamy efekt, że podwaja manę i siłę czarów wszystkich rzucających czary istot w armii bohatera. Tak? Czyli na przykład nasi kapłani będą mieć dwa razy więcej many i te zaklęcia będą rzucane z dwukrotną siłą czarów. Tak samo arcymagowie, tak samo druidzi, tak samo, no wiadomo. Albo czart na przykład, o, też. I teraz chodzi o to, że nieważne, czy mamy dwa, czy trzy, czy cztery elementy tego zestawu, to ten efekt jest zawsze. Tak? Czyli zarówno na frakcjach poza Akademią, jak i u Akademii. Zawsze mamy ten efekt, jeżeli mamy co najmniej dwa elementy tego zestawu. Tak? Czyli podwójna mana i podwójna siła czarów. Na naszych jednostkach rzucających czary. Ale, uwaga. Wydaje mi się, że to tak działa. Mam nadzieję, że tak działa. Że jeżeli zabierzemy co najmniej dwa elementy tego zestawu i gramy Akademią, to nasz czarodziej, znaczy jakby nasz bohater, tak czarodziej, przesuwa się w tył na pasku inicjatywy o 10% wolniej niż zwykle w czasie rzucania czarów. No czyli to jest takie troszkę takie wzmocnienie jeszcze talentu magicznego, tak? Możemy rzucać czary jeszcze częściej. Natomiast, jeżeli założymy sobie jeszcze trzeci i czwarty element i gramy Akademią, to nic się nie zmieni. Tak mi się wydaje. Wtedy nic się nie zmieni. Ale to, co się zmieniło w opisie, to, że zamiast napisane, że czarodziej przesuwa się w tył na popaskę inicjatywy, to jest napisane, że bohater przesuwa się w tył popaskę inicjatywy. Co to oznacza? To oznacza, że ten efekt zadziała już na każdej frakcji. Czyli, teraz weźmy dwie sytuacje. Kiedy gramy Akademią i kiedy nie gramy Akademią. Jeżeli gramy Akademią, mamy dwa elementy tego i zbieramy sobie jeden element, potem drugi element. I w momencie, kiedy zbierzemy dwa elementy tego zestawu, to mamy tą podwójną manę i siłę czarów u jednostek czarujących, a nasz bohater przesuwa się o 10% wolniej, kiedy rzuca czary. Tak? Znaczy przesuwa się, no tam wiadomo, traci 10% inicjatywy, kiedy rzuca czary. Czyli mamy jakby już wszystkie elementy, które są nam potrzebne. Ponieważ jeżeli teraz gramatek Akademią, pamiętajmy o tym, tak? Teraz zakładam trzeci element i potem zakładam jeszcze czwarty element, to nic się nie zmieniło. Czyli kiedy gram Akademią, to wystarczy zebrać tylko dwa elementy zestawu Sarisusa i już mamy pełen potencjał tego zestawu. Mam nadzieję, że to tak działa, tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli nie gramy Akademią, to w momencie, kiedy zbierzemy tylko dwa elementy, no to podwojemy manę i siłę czarów naszych jednostek rzucających czary, ale nie dostaniemy tego drugiego elementu. Dopiero kiedy zbierzemy sobie jeszcze trzeci i czwarty element, to dopiero wtedy dostaniemy ten drugi, tego drugiego buffa, że nasz bohater przesuwa się wolniej o 10%, kiedy rzuca czary. Tak? Mam nadzieję, że to tak działa. I chyba to tak działa. Więc jest to o tyle fajne dla Akademii, że nie musimy zebrać wszystkich elementów tego zestawu. Wystarczą dwa i już mamy wszystkie elementy tak naprawdę, które chcemy, tak? Zbieranie kolejnych elementów, no da nam już tylko to, co da sam artefakt, tak? Wiadomo. Więc czy to jest fajne? No takie dość dziwne, bym powiedział. Dość dziwne zastosowanie takiego setu. Ale fajne. Jakby, no dla Akademii to się fajnie sprawdza, tak? No te elementy, w ogóle te same artefakty same w sobie mają efekty, które chcemy mieć na Akademii. Po prostu. Więc jakby bardzo fajny set. Natomiast jeżeli nie gram Akademią, no to bym się trochę wstrzymał, no bo jednak zebranie wszystkich czterech tych elementów może być dość trudne. Tym bardziej, że każdy z tych artefaktów jest dość wysokopoziomowy jednak, tak? To są dość drogie artefakty, dość rzadko spotykane i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest to tak proste jak zebranie na przykład tego zestawu do Sylwanu na przykład, czy gdzieś tam idzie. Potem mamy jeszcze krasnoludy i orków i potem przejdziemy sobie do zestawów, które nie są klasowe. Także spokojnie. Zbroja krasnoludzkich królów. Która jest no, dość specyficzna. Wiadomo, no każdy ten artefakt coś tam sobie robi, tak? I teraz, jeżeli mamy dwa elementy tego zestawu, dobrze mi się wydaje. Tak. Zakładamy, że gramy czymkolwiek. Czyli nie teraz, że gramy krasnoludami, tylko czymkolwiek gramy, tak? I mamy dwa elementy tego zestawu. I wtedy dostajemy plus 40% odporności na magię dla wszystkich naszych istot w armii. Tak? Nasze jednostki są 40% odporne na magię, czyli to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. 40% odporności na magię, to jest bardzo dużo. Nieważne, czym gramy, tak? Natomiast jeżeli weźmiemy sobie jeszcze trzeci oraz czwarty element tego zestawu, to oprócz tego, że mamy te 40% odporności na magię, to na początku walki
Rzuca na wszystkie przyjazne istoty, wytrzymałość i odbicie pocisku na poziom eksperta na początku bitwy. I to trwa, z tego co pamiętam, 10 tur. Czyli na 10 tur wszystkie nasze jednostki w armii mają wytrzymałość i odbicie pocisku. Czyli dużo więcej obrony, chyba o 12, i zmniejszone obrażenia od wrogich jednostek strzeleckich o chyba 90%, czy tam 85-80. W każdym razie bardzo mocno zmniejszone obrażenia. I wtedy nasze jednostki są bardzo, bardzo wytrzymałe przez te 10 pierwszych tur walki, jeżeli to nie zostanie rozproszone. I mamy te 40% odporności na magię. I te efekty dwa, czyli odporność na magię i te dwa zaklęcia na początku bitwy, to zadziała zawsze, nieważne jaką frakcją gramy. I to jest super. To jest bardzo fajny efekt. Polecam, zapraszam i jeżeli macie taką możliwość, to jak najbardziej zbierzcie, bo to bardzo wzmocni wasze jednostki. No, przede wszystkim uodporni na wroga, można powiedzieć. Natomiast jeżeli gracie krasnoludami, tak, jeżeli gracie frakcją fortecy, no to wtedy macie ten efekt, że zwiększa moc zaklęć kapłana runów o 10%. I to nieważne, czy macie 2, 3 czy 4 elementy tego zestawu, tak? Jeżeli macie co najmniej 2, albo 3, albo 4, no to zwiększacie moc zaklęć kapłana runów o 10% i musi to być co najmniej 1. Tak, czyli po prostu dostajecie plus 1 do siły czarów, tak? Moc zaklęć. Dokładnie tak, moc czarów jest 2, zakładam drugi element i mam 3, tak? Czyli zwiększyło mi o 10%, a musi być to co najmniej 1. I moim zdaniem jest to bardzo słaby efekt, no bo to jest tylko 10%, więc tak naprawdę co? Jeżeli mamy 10 siły czarów, no to zwiększy o 1, prawda? Jeżeli mamy 1 siły czarów, też zwiększa o 1, bo musi być co najmniej 1. Jeżeli mamy 20, no to zwiększa o 2. Okej, okay, ale no jakby wiecie, no to się bardzo słabo skaluje, nie? Więc jakby to jest akurat bardzo słaby efekt, ale ogólnie ten zestaw, z racji, że daje nam tą odporność na magię i jeszcze rzuca nam te dwa czary na początku bitwy w pełni, to jest super. To są bardzo fajne efekty. No tylko jakby dla krasnoludów to niewiele zmienia, tak? Jeżeli gramy krasnoludami i założymy sobie cały ten zestaw, no to niewiele nam to zmienia. No co, no, da nam plus 1 do siły czarów, ewentualnie 2. Ojejku. Więc jakby no raczej nie, raczej. Nie, ale wiecie, jak gracie krasnoludami, to nadal macie tą odporność na magię i nadal macie te dwa czary, więc to nadal jest super. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? W sensie jakby, że ten, po prostu według mnie, ten zestaw jest tak samo dobry na Inferno, tak samo na przystani, tak samo na fortecy, tak samo na twierdzy i tak dalej, nie? Rozumiecie, o co mi chodzi. Wiadomo, no im bardziej idziecie pod jednostki, tym bardziej wam się to przyda, no ale jakby sam zamysł jest taki sam. No i barbarzyńcy. Mamy zestaw oręża potęgi, czyli tarcza ogra oraz kij ogra. Łącznie z tych artefaktów samych dostajemy plus 5 do ataku i plus 5 do obrony, ale zmniejszamy inicjatywę naszych jednostek w armii o 10%, czyli z reguły o 1, ewentualnie o 2. U każdej naszej jednostki, czyli dość mocno. Ale jeżeli zbierzemy sobie oba te artefakty, to, nieważne jaką frakcją gramy, zwiększa atak wszystkich istot w armii bohatera o 3, a ich punkty życia o 2. Czyli każda nasza jednostka dostaje jeszcze plus 3 do ataku, oprócz tego, że kij ogra daje plus 5, to jeszcze dostajemy plus 2 do życia, czyli taką witalność dostajemy. To jest super. No, takie, no. No nie wiem, no takie. Takie mech. Trochę jak ten zestaw przystani, prawda? Który dawał nam te tam morale i tą empatię i takie tam od tych rycerzy. Takie, że jak macie, to sobie to załóżcie, możecie sobie to potestować, ale czy jakoś bym się mocno jarał, żeby to zbierać? No nie, raczej nie. Natomiast jest coś takiego jeszcze, jeżeli gramy barbarzyńcami i zdążymy te dwa artefakty, to wtedy bohater barbarzyńców przesuwa się w tył na popasku inicjatywy 30% wolniej niż zwykle w czasie atakowania. Czyli trochę tak, jak miał Sylwan. Prawda? Tam też, no właściwie był ten sam efekt. Czyli jeżeli nasz bohater atakuje, to kolejna tura będzie o 30% szybciej. I to nawet całkiem fajnie może zadziałać, no pod warunkiem, że gramy krakiem. Wydaje mi się, że na kraku to naprawdę bardzo fajnie zadziała, tak? Który zadaje bardzo dużo obrażenia od z łapki po prostu, tak? Za pomocą ataku bohatera. Na innych bohaterach no też to może być. No nie wiem, to jest taki dodatkowy efekt, ale czy jakoś mocno się na tym rozpuszczał. No jest okej, okay, po prostu. Taki ciekawy efekt zestawu. Więc niech będzie. Natomiast teraz przejdźmy sobie jeszcze do tych dwóch zestawów, bo zostaną nam jeszcze dwa zestawy, które nie są przypisane do żadnej frakcji. Pierwszym z nich jest pancerz oświecenia i wchodzi w skład turban oświecenia oraz kolczuga oświecenia. I teraz tak, turban daje nam punkty doświadczenia zwiększone o 10%, tak? Natomiast kolczuga daje plus 20% do zdobywanego doświadczenia, czyli łącznie już plus 30. I teraz jeżeli zbierzemy oba te artefakty, to dostajemy jeszcze plus 15, czyli łącznie plus 45. Nasz bohater dostaje o 45% więcej doświadczenia. Po prostu, zawsze, ze wszystkiego, tak? Więc czy jest to fajne? No wiecie co, no, mi się to bardzo podoba. Ja wiem, że to może nie jest jakiś... z reguły może ludzie nie są fanem tego pomysłu, no bo jednak nie zmieni to jakoś super rozgrywki, ale mi się to bardzo podoba. Jakby bardzo lubię, jak mam na przykład sam turban, jest super. Jak mam samą kolczugę, też jest super. Jak mam cały ten zestaw, no to jeszcze lepiej. Więc jakby no to jest taki zestaw nie wyróżniający się jakoś mocno, ale zawsze można go zebrać, jeżeli mam taką możliwość. Jeżeli nam zależy na levelowaniu bohatera na przykład, tak? Jak gramy takim tym Winraelem chyba od elfów, który dostawał właśnie więcej doświadczenia, albo mamy oświecenie na naszym bohaterze, no to wtedy tego doświadczenia możemy bardzo dużo wyciągnąć. Tym bardziej jakbyśmy na przykład grali tym Sylwanem, tym bohaterem, który dostaje więcej doświadczenia z bitew,
plus mieli oświecenie, on startuje z oświeceniem, więc mamy oświecenie po prostu eksperckie, i jeszcze pełen ten zestaw, no to wtedy doświadczenie leci po prostu jak masakra. Wtedy sobie możemy levelować bardzo dużo. Natomiast ostatnim zestawem, najważniejszym, wydaje mi się, jest oczywiście potęga smoków. Wszystkie artefakty omówiłem z tego zestawu, tak? Każdy artefakt jest oczywiście do innej kategorii przypisany. Mamy koronę, mamy... Ale w sumie, no tak, miałem jeszcze powiedzieć, co daje po kolei, tak? No to teraz tak, jak bierzemy dwa elementy tego zestawu, obojętnie jakie, mamy 8 elementów, więc z nich to sporo, obojętnie jakie dwa zestawy zbierzemy, obojętnie jakie dwa artefakty zbierzemy, to wtedy dodaję plus jeden do parametru bohatera. Tak? Zawsze. Ten zestaw jest nieprzypisany do żadnej frakcji, więc on zawsze daje to samo. Zawsze. Więc dostajemy plus jeden do parametrów. No to już jest bardzo fajnie, prawda? Takie oko daje plus jeden, za dwa artefakty dostajemy jeszcze plus jeden, więc bardzo fajnie. Zakładamy trzeci element. Nic się nie zmieniło. Zakładamy czwarty element. Czy coś się zmieniło? Otóż tak. Dodaję plus jeden do wszystkich czterech parametrów bohatera i daję premię plus 5 do ataku i obrony wszystkim istotom 7 poziomu w armii bohatera, zwiększając ich punkty życia o 20. Czyli nasze jednostki 7 poziomu, czyli na przykład nie wiem, czy to będą cyklopy, czy anioły, czy diaboły, czy kościane smoki, to te jednostki dostaną plus 5 do ataku i obrony oraz plus 20 do zdrowia. I to jest bardzo fajna premia dla jednostek 7 poziomu. Bo to nie jest jakieś tam plus 1 albo plus 2 do zdrowia, tylko konkretnie. Takie standardy, jakie przystało na 7 poziomową jednostkę, tak? Plus 5 do ataku, plus 5 do obrony i plus 20 do zdrowia. No to już jest coś. To coś nam daje chociaż, tak? Zakładamy piąty element. Czy coś się zmienia? Nic. Zakładamy szósty element. Czy coś się zmienia? Daje plus 4. Dobrze mi się wydawało, że to tak daje? Dobra. Czyli jak założymy sobie szósty element, to nie daje nam plus 1 do wszystkich parametrów, ale plus 4 do wszystkich parametrów, i to już jest turbo dużo, tak? Ten zestaw runiczny dawał plus 3, jeżeli go założymy, to daje nam plus 4, plus jeszcze oko nam daje plus 1, plus jeszcze inne elementy dają nam bardzo dużo, więc te statystyki bohatera bardzo szybko rosną. I możemy sobie w ten sposób naprawdę nastukać bardzo dużo jakby tych atrybutów na naszym bohaterze, ale pamiętajmy też o tym, że założenie 6 elementów tego zestawu no nie pozostawia nam więcej slotów na fajne przedmioty, tak? Więc tu też trzeba na to uważać. No i dobra, zakładamy sobie siódmy element i zakładamy sobie, moi drodzy, ostatni ósmy element. I co się wtedy dzieje, moi drodzy? Mamy plus 4 do wszystkich atrybutów. Nasze jednostki siódmego poziomu dostają plus 5 do ataku, plus 5 do obrony i jeszcze plus 20 do zdrowia. I uwaga, zwiększa armię bohatera o jedną istotę siódmego poziomu każdego dnia. To oznacza, że nasz bohater, który ma ten zestaw założony na sobie, na początku tury dostanie jedną ulepszoną jednostkę siódmego poziomu ze swojej frakcji. Czyli jeżeli gramy orkami na przykład w tym momencie, tak? Mamy barbarzyńcę i kończymy turę. Ja to pewnie przewinę, bo tutaj bot coś będzie kombinował pewnie. I czy dostałem jednego cyklopa? Dokładnie tak, zobaczcie. Wyświetla się. Nasz bohater, z racji, że ma cały ten zestaw, na początku tury otrzymał jedną jednostkę siódmego poziomu i jest ona ulepszona. Ma plus 5 do ataku, plus 5 do obrony, jeszcze punkty życia zwiększone na 20. Wiadomo, no bo ma te premie, tak? Natomiast dostajemy jedną ulepszoną jednostkę i zawsze będzie to pierwszy wariant, tak? Czyli na przykład dostaniemy Archanioła, czyli dostaniemy tego smoka takiego cienistego takiego... No nie pamiętam tych wszystkich jednostek, ale to nieważne. W każdym razie to zawsze będzie pierwsze ulepszenie, tak? Rozumiecie, o co mi chodzi. To zawsze będzie to pierwsze ulepszenie, a nie to alternatywne. Chyba że, uwaga, w armii nie będzie miejsca na taką jednostkę. Czyli jeżeli mamy całą armię już zapełnioną i mamy na przykład, no w tym przypadku krwawe cyklopy, tak? Czyli mamy jakieś tam gobliny, jakieś centaury, jakieś coś tam, mamy wszystkie sloty zajęte i na jednym z tych slotów są krwawe cyklopy, to wtedy dostaniemy krwawego cyklopa. Jeżeli natomiast mamy wszystkie sloty zajęte i mamy zwykłe cyklopy, nieulepszone, to wtedy dostaniemy jednego nieulepszonego cyklopa. Jakby kolejność przyznawania tych jednostek jest taka, że dostajemy podstawowe ulepszenie, alternatywne ulepszenie albo jednostkę nieulepszoną. Taka jest kolejność. Czyli jeżeli miałbym wszystkie sloty zajęte i miałbym nieulepszonego cyklopa, dzikiego cyklopa i krwawego cyklopa, to wtedy dostałbym dzikiego cyklopa, bo jest taka opcja. Jeżeli w armii nie będzie dzikiego cyklopa, ale za to będzie nieulepszony i będzie krwawy cyklop, to dostanę krwawego cyklopa. A jeżeli będzie tylko nieulepszony, to dostanę tylko nieulepszonego. Jeżeli w armii nie ma miejsca na jednostkę 7 poziomową, czyli nie będzie... Wszystkie sloty są zajęte, a ja nie mam ani nieulepszonego cyklopa, ani dzikiego cyklopa, ani krwawego cyklopa w armii, to nie dostanę nic. Po prostu. Tak to działa. W ten sposób. Więc po prostu dostajemy codziennie jedną jednostkę 7 poziomu, moi drodzy. Czyli w ciągu tygodnia dostajemy 7 jednostek 7 poziomowych. A ze zwykłego zamku? Ile? 3? 4? To zależy od jednostek. Może 5? W przypadku smoków. Tyle dostajemy z zamku co tygodniowo. A dzięki temu zestawowi dostajemy plus 7 tych jednostek. I jeszcze możemy doszkolić z zamku. I jeszcze z jakiegoś, nie wiem, może posterunku wojskowego. I coś tam. Więc ten zestaw, zebrany w pełni, daje nam bardzo dużo. Bo daje nam jedną jednostkę 7 poziomu codziennie. Jak jest haczyk? No haczyk jest taki, że to musi być długa gra.
bo zebranie całego tego zestawu, no to trochę zajmie, no nie oszukujmy się, tak? To jest 8 elementów, to jest 8 przedmiotów, które musimy zebrać, różnych przedmiotów. Więc trochę to może potrwać, a potem, żeby to wykorzystać, no też musimy trochę poczekać, nie? No bo co, no jak zbierzemy ten cały set, a potem poczekamy, nie wiem, z 3 dni, no to dostaniemy 3 jednostki 7 poziomu. Czy to jest dużo? Czy było warto? No nie. Więc trochę to musi trwać potem jeszcze, nie? Ale poza tym, bardzo fajny zestaw. Potem się tak, jakby to jest tu, potem taki efekt kuli śnieżnej, że masakra. No nie oszukujmy się, tak? Jak przechodziłem sobie kampanię w Kuźni Przetarzenia, kampanię Krasnoludów, to była tam taka misja, w której można było odwiedzić sprzedawcę artefaktów. I udało mi się w tej misji zdobyć właśnie cały ten set. I ja potem przeklikałem kilka miesięcy, żeby zdobyć bardzo dużą armię. No tą misję bardzo długo grałem, bo też mogłem. I tak właściwie to był taki troszkę taki test, takie troszkę wykorzystanie tej mechaniki, bo nie było to konieczne, że przejść misję, tak? Tylko po prostu zrobiłem sobie to tak for fun. I całkiem fajnie to wyglądało. Plus w kampanii w Dzikich Hordach, w kampanii Orków, też macie możliwość właśnie zdobycia całego tego zestawu, bo tam elementy przechodzą z misji na misję. Ja co prawda tego jeszcze nie zrobiłem, ale właśnie tą kampanię przechodzę. Więc też mam nadzieję, że uda mi się zebrać cały ten zestaw, żeby dostawać po jednej jednostce 7 poziomu codziennie. Więc będzie śmiesznie. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że się uda. Także co? Wszystkie zestawy zostały omówione. Zestaw smoka oczywiście, no bardzo dobry, tak? No nie oszukujmy się, to jest bardzo dużo statystyk dla bohatera, zobaczcie. Ten bohater startował ze statystykami 3, 0, 1 i 1, z tego co pamiętam, bo chyba takie są statystyki dla barbarzyńców podstawowe. A teraz ma 13, 10, 12, 12. I to tylko i wyłącznie ze względu na te artefakty, na ten zestaw, tak? Jeszcze weźmy pod uwagę jakieś tam levelowanie, jakieś tam bonusy z mapy, no to wtedy te atrybuty bohatera mogą być naprawdę gigantyczne, plus jeszcze jedna jednostka 7 poziomu codziennie, plus jeszcze buff dla tej jednostki, plus 5 do ataku, plus 5 do obrony i jeszcze plus 20 do zdrowia. To jest bardzo, bardzo dużo, oczywiście, że tak. Także co, wydaje mi się, że chyba wszystko, że omówiliśmy, wszystkie zestawy, wszystkie artefakty zostały omówione, poza tymi takimi śmieszkowatymi, można powiedzieć, które nie są w ogóle potrzebne, ani nigdy nie mogą nam się trafić. Więc wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Nie jest może tak długi jak poprzedni, ale wydaje mi się, że nie o to w tym chodzi. Także co, ja wam oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie. I jeszcze co do ankiety tak właściwie, bo mi się przypomniało. Przednio wam mówiłem, że jednak jakaś ankieta będzie, ale troszkę zmieniłem plany. I jednak nie będzie. W sensie, jak oglądasz ten film, to ankiety jeszcze nie ma. Ponieważ mam inny plan. W sensie, mam już plan na serię, jaka będzie następna. I jest to może troszkę... No, może to być troszkę kontrowersyjna opcja. I zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie niektórym z wam się to po prostu nie spodoba. Także pewnie kolejna seria albo... Kolejną serią albo strzelę sobie w stopę, albo będzie super. To zależy od was oczywiście. Od tego, jaki będzie odzew kolejnej serii. Ale mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali i tolerancyjni dla mnie i po prostu będzie fajnie i będą po prostu, nie wiem, kotki i tam będziemy tańczyć po prostu jak elfy i rusałki wśród kwiatów. Już nie wiem, o czym mówię nawet. Chyba jest za gorąco znowu. Także co? Ja wam bardzo dziękuję. Słyszymy się, mam nadzieję, w następnym odcinku, czy to z serii na pseudoheroicznym, czy to z serii tej w sumie jeszcze. No i co? Asza pożera wszystko i na razie.